Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Pierwsze powyborcze spotkanie z dziennikarzami Czesław Frankiewicz, który uzyskał społeczny mandat do władania miastem przez kolejne 5 lat, rozpoczął tak. Przede wszystkim składamy serdeczne słowa podziękowania wszystkim mieszkańcom za zaufanie, za wsparcie tej drużyny, która szła ze mną w wyborach, za głosy takie życzliwe, które płynęły z każdej strony, za pomoc i obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby tego zaufania wyborców nie zawieść. Zrobimy wszystko, żeby te obietnice, te zadania, które znalazły się w programie naszym wyborczym, były w maksymalnym stopniu zrealizowane. Z niczego nie wycofujemy się. Chcemy, żeby ten program dla Suwałk był kontynuowany i myślę, że te wybory, które tak oceniamy, że wygraliśmy tutaj do lokalnego samorządu, do miasta Suwałki, pokazały to, że mieszkańcy po pierwsze aprobują to, co działo się w Suwałkach w ostatnich kilku latach, identyfikują się z tym wszystkim, chcą tych pozytywnych zmian, przeobrażeń i oczekują również od nas wszystkich spokojnej, uczciwej, rzetelnej, solidnej pracy na rzecz tego miasta. Za Czesławem Rankiewiczem szereg radnych, którzy dostali się do Rady Miejskiej. Nie wszyscy, ponieważ część z nich zatrzymały obowiązki służbowe. W imieniu nowo wybranych radnych z Komitetu Łączą Nas Suwałki wystąpił dotychczasowy przewodniczący Rady Miejskiej, teraz powtórnie wybrany do tego gremium Zdzisław Przełomiec. W imieniu własnym i osób tutaj, które stoją przed Państwem, serdecznie dziękujemy za to, że mieszkańcy znaleźli czas w natłoku różnych wydarzeń na rozmowy z nami, na wysłuchiwanie się, ale też na wyciąganie wniosków i przekazywanie nam informacji zwrotnej o tym, co się dzieje. Z pewnością o tych sprawach pamiętamy i one będą tematem pierwszorzędnym w naszych codziennych działaniach, które już się wkrótce rozpoczną. Samorząd potrafi sprawnie współpracować, o ile współpracuje ze sobą zadaniowo, a nie politycznie. Dobrze pamiętam ten wskaźnik, to było ponad 600 uchwał, z których 90% było przyjętych jednogłośnie. O czymś to świadczy. Wobec tego taki będzie kierunek z pewnością naszego ugrupowania, przyszłego klubu, który będzie wyciągał rękę do współpracy z każdym. Z każdym, co nie znaczy, że zawsze i wszędzie i za każdą cenę, ale tam, gdzie będą argumenty i gdzie będzie spokój, o czym wspomniał pan prezydent, bo wyborcy o tym nam wielokrotnie przypominali, by każdą rzecz omawiać wielokrotnie w spokoju, z zachowaniem standardów i przyzwoitości, jak też merytoryki. Pytany o zmiany personalne w ratuszu, prezydent oświadczył, że... Ja myślę, że tych większych roszad tutaj nie będzie. Ja oczywiście zrezygnuję z mandatu radnego, no bo też zostałem radnym Rady Miejskiej. Zaskoczony jestem swoim wynikiem, ale wiem, skąd on się wziął tak naprawdę. I tutaj ja na pewno z takiego mandatu będę musiał złożyć rezygnację z tego tytułu, że zostałem wybrany na stanowisko prezydenta. To z radnego zrezygnuję. Natomiast w moje miejsce wejdzie Stanisław Kurikowski. Pani prezydent pewnie obejmie mandat, ale myślę, że na krótko. Czesław Frankiewicz wyraził również nadzieję na dobrą współpracę z samorządem wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim, w którym rządy rozpocznie lada moment Prawo i Sprawiedliwość. I mam nadzieję, że tak jak dotychczas Suwałki wykorzystywały swoją szansę poprzez dobre relacje z władzami województwa, chociażby podlaskiego, pomimo tego, że dotarły do mnie informacje, że dojdzie do zmiany
władzy w województwie podlaskim, ale ja już kiedyś współpracowałem z innym marszałkiem z Prawa i Sprawiedliwości. Był wtedy Dariusz Piątkowski marszałkiem i całkiem dobrze wspominam tamten okres współpracy naszej. Nie? Także tutaj miasto Suwałki to drugie miasto co do wielkości, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, ale również potencjał. Nie? Także tutaj nie sądzę, byśmy byli w jakiś tam sposób gorzej traktowani przy podziale środków z Unii Europejskiej czy innych środków. Tak jak zawsze trzeba składać dobre projekty, dobre aplikacje, starać się, zabiegać o to i myślę, że tak jak działy się dotychczas, tak będzie dobrze w przyszłości. Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej odbędzie się prawdopodobnie we wtorek lub środę w przyszłym tygodniu. Jej zwołanie to zadanie komisarza wyborczego.